Dobra, witam ludziska z powrotem w pościgu. Naszymi kamieniami milowymi były notowania, być może musieliśmy odzyskać dwa. Oraz jak to można nazwać, cholera. Szybko, szukaj słówka. Trzeba było narobić szkód w danej wysokości pieniężnej. Ale teraz mam inny problem. Muszę taranować radiowozy? Nie. Może tak? Kurde, nie udało się. Myślałem, że go zepchnę do ciężarówki. Dobra, pozbyłem się jednego radiowozu. Kurde, zapomniałem, o co w tym pościgu chodzi, więc wam nie przypomnę teraz, nie powiem. Pojedziesz za mną czy nie? A, to wykroczenia! No, to sobie przypomniałem. Dobra, to już pamiętam. Że mamy do zdobycia, tak powiem pokrótce, mamy do zdobycia kilka wykroczeń, jeśli chodzi o ten typ kamieni milowych. Jest ich chyba w sumie 8, nie, ale nie pamiętam wszystkich. Jest na przykład ucieczka z miejsca wypadku, w momencie gdy rozbijemy się obóz cywilny, taranowanie radiowozu, jazda poboczem, coś takiego. A, i uszkodzenie mienia, dobra. No to wiecie państwa, że zaliczyliśmy już 3 wykroczenia. Teraz trzeba zgubić policję, ścigajmy 2 radiowozy. Może trochę je zniszczę. Przydałoby się uzyskać trochę notowań. A, jest! Jeden z radiowóz zaliczony, kurwa! Fuck! Go! Tak! Dobra, jest git. Zapierdalamy. No, chodźcie, pedałki. Dwa tysiące notowań, to i tak słabo. Hej, gdzie ty jedziesz, no? Chodź tu. Chcę się jeszcze z tobą trochę bawić. Ha, dobra. Radiowóz zniszczony. A może mu ucieknę, bo czas goni. Czas nagli. Albo mam pomysł. Jedź, przyjedź. Chodź. Właśnie o to mi chodziło. Dobra. Pozbyłem się radiowozu, teraz jest szansa, żeby zgubić policję. Schowam się tutaj. Ha! Idealne miejsce. Tak, proszę państwa, zaliczyliśmy kamienie milowe, w którym tak naprawdę był jeden z 3 dostępnych. Ale tak jak powiedziałem, zjebałem. Po prostu zjebałem, no. Dobra, koniec pieprzenia. Nie ma opcji, jedziemy. Kilka przydatnych informacji od Rodża. Nice run. Alright, here's the deal. Razor's left the borough. He's racing in Rockport. To get to him, you gotta go through the ranks of the blacklist and clean out each area. There's 3 areas known as boroughs. This here's Rosewood. Camden Beach is on the coast and Rockport is right after it. Unless you have enough rep, you can't get into the next level of racing. To do that, you gotta win. There's no second place here. Just keep plowing through your objectives till you can challenge a blacklist racer. I'll feed you more info as I dig it up. Later. No i dobra. Akurat ta informacja była dla mnie bezużyteczna, ale dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z Need for Speed Most Wanted, założę się, że może być nawet przydatne. Ale nie dla mnie. Jeszcze jedna wiadomość? Bez jaj. Dobra. Od Mii. Fuck. Hey, what's up? It's Mia.
Razor's keeping tabs on you. I guess he never figured he'd see you again. I like the idea that he'll be looking over his shoulder from now on. Keep laying it down out there. I'll call you later. To było na pewno bezużyteczne. Dobra, drodzy widzowie. Czas na zaliczenie kamieni milowych, którymi są fotomandaty. I nawet za nie niezłe notowania można zdobyć. W rzeczywistości brakuje mi 5000, ale jak podsumujemy te dwa fotomandaty, to możemy zyskać za nie 9000. Więc 4000 w zapasie, jeśli chodzi o notowania. Zatem jedziemy. 150, tak? Dobrze pamiętam? Dobra, ja się trochę cofnę. Wolę się trochę cofnąć. Tak jak mieliście okazję zobaczyć to w... Nie pamiętam, który to był odcinek, ale nosił tytuł Sony 15 pościgi. Pokazywałem wam fotomandaty. Na jaki sposób ja je wykonuję. Wiem, że jest trochę dziwaczny, ale... Powiem wam, że jest skuteczny. Dobra, tu użyję trochę spowalniacza, żeby za dużej prędkości nie stracić. I nitro. Fuck yeah! Udało się! Fotomandat zaliczony. 186. No, wystarczy. Dobra, teraz następny. Tu może być trochę gorzej. 145. I założy się, że to mniej więcej przy tych okrężnych drogach. Dobra, spróbujmy. Może rozpędzę się stąd. Dobra. Let's go, motherfucker. Też spowalniacz może się przyda. Dobra, chyba będzie git. Uzyskamy więcej niż 145. 199. No to udało się. Teraz dostaliśmy od Rodża wiadomość, że mamy dostęp do bitwy z Tazem, kierowcą z czarnej listy numer 14. Dobra. Ale bitwę zobaczycie w następnym odcinku. Także moi drodzy widzowie, to by było na tyle. Aha, polecany utwór, ponieważ nie przedstawiłem wam tego w wyścigach, także polecam wam teraz. Mój polecany utwór na dzisiaj to, myślę, że tak na dobry początek, tak jak dziś, tak jak powiadałem w pierwszym epizodzie z wyścigów, byłby utwór People Equal Shit autorstwa Slipknota. Link, dostęp do tego utworu macie podany w adnotacjach oraz w opisie filmu. Na zapas. Także zapraszam serdecznie do oglądania przyszłych odcinków i zarazem też życzę miłej zabawy z tym odcinkiem. Właściwie mam nadzieję, że mieliście dobrą zabawę z tym odcinkiem i również mam dodatkową nadzieję, że będziecie mieć całkiem niezłą zabawę z utworem muzycznym, który wam polecam dzisiaj. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia, drodzy widzowie. Trzymajcie się. Cześć. I pamiętajcie, bo bym zapomniał. Fight for Metal i Operari Diaboli. Trzymajcie się.